jesteśmy. Witam was serdecznie, szanowne osoby. A dzisiaj zaczynamy od rozmowy z Tomaszem Markiewką. Ja tutaj bezczelnie polecę twoim bio z krytyki politycznej. Filozofem, absolwentem UMK, tłumaczem, publicystą, autorem książek, język neoliberalizmu, filozofia, polityka i media, gniew, zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat, przełożył na polski między innymi społeczeństwo, w którym zwycięzca bierze wszystko, Roberta H. Franka i Filipa J. Cooka. Ale właśnie, jakby to jest... dość krótki opis tego, kim ty jesteś, bo myślę, że zamknięcie cię tylko w tym, że napisałeś o tam parę książek, to jest dość redukcyjne ujęcie. No wiesz, to zależy. Przede wszystkim witam. Miło mi, że tu jestem. To zależy od tego, jakie mamy oczekiwania od opisu. Ja nie należę do osób, które, nie wiem, chciałyby wymieniać różne rzeczy. Cieszę się, że w ogóle ktoś mnie opisuje za pomocą książek, które napisałem, bo niektórzy opisują mnie po prostu jako osobę, która pisze na Facebooku albo na Twitterze, co też oczywiście jest mi miło, że ktoś czyta to, co pisze na Facebooku i na Twitterze, aczkolwiek przyznam się, że ostatecznie jestem bardziej dumny z książek, które napisałem, niż z moich postów, które zamieszczam na Twitterze bądź Facebooku. Mam jeszcze takie skrzywienie akademickie jako osoba pracująca na uniwersytecie, że jednak im dłuższa forma, tym bardziej ją cenię. Ale ty widzisz, to masz dokładnie odwrotnie niż Samuel Nowak, z którym rozmawialiśmy nie tak dawno, który powiedział, który jakby de facto powiedział, że należy go przedstawiać jako znane i popularne konto na Twitterze, nie? I tyle, więc jakby macie dokładnie odwrotne podejście. To prawda. No, różni ludzie różne rzeczy lubią. Ale ja tak jak mówię... Nie, proszę, mów. Nie, chciałem tylko powtórzyć, że tak jak mówię, ja mam jeszcze takie skrzywienia akademickie, że im dłuższe, tym bardziej cenne mi się to wydaje. Oczywiście pół żartem, pół serio mówiąc. No i też nie jesteś chyba specjalnie shitposterem na Twitterze, nie? Jakby twoja forma jest dużo bardziej stonowana i... wygłaskana. Jest ten akademicki sznyt trochę w twoich wypowiedziach. Trochę pewnie tak, co też wiąże się po prostu z moim temperamentem. I też nie ukrywam, że Twitter to jest miejsce, które mnie męczy na dłuższą metę. To znaczy ja mogę tam wskoczyć i wrzucić kilka tweetów, ale potem z reguły się wyłączam i nawet nie do końca czytam to, co dzieje się pod tymi tweetami. Nie z powodu, nie wiem, jakiejś wyniosłości czy tego, że uważam, że te odpowiedzi są niegodne, żeby ich je czytać, ale uważam, że Twitter, w szczególności Twitter, jest miejscem na dłuższą metę bardzo męczącym, przynajmniej dla mnie. I po przebywaniu tam dłużej niż godzinę dziennie czuję się tak, jakbym wrócił z 10-godzinnej zmiany. Wiesz, to jest jakby... Możesz różnie to nazywać, ale koniec końców to jest przede wszystkim dobra higiena jakby umysłu, patrząc na to, jak Twitter żyje kręceniem konfliktów i złości. No ale właśnie, ty mówisz o trudnych tematach w dużym stopniu bez złości i bez... nie widziałem cię chyba w jakiejś takiej faktycznej kłótni ani razu. I ogólnie język, którym się posługujesz, jest bardzo, bardzo stonowany. To nie zmienia faktu, że mam mnóstwo widzów, którzy mówią, że o, to jest dobra literatura, jak się ciebie czyta. No tak jak powiedziałem, ten mój język wynika po prostu z mego temperamentu, a nie wiem, z jakiegoś celowego kształtowania swojego wizerunku. Pewnie gdyby ktoś poszukał, znalazłby jakieś kłótnie czy spory z moim udziałem i też z pewnością znalazłby osoby, które uważają mnie za niemiłego, chamskiego radykała. Bo tak jak mówiliśmy trochę wcześniej, każda osoba, która ma lewicowe poglądy w Polsce, niezależnie od tego, jak będzie wypowiadała te poglądy, czy miło, czy niemiło, to prędzej czy później zostanie uznana przez kogoś za radykała. I to zazwyczaj właśnie chamskiego i bezczelnego radykała, który trzyma się tych lewicowych poglądów, zamiast zmienić je po krótkiej dyskusji na liberalne czy prawicowe. Więc to zależy od tego, kogo pytasz pewnie. Okej. Okay. No to słuchaj, skoro jesteś radykałem, to jakby to i tutaj zresztą napisałeś teraz Lewicę dla opornych, tak? A
No to w takim razie widziałem też twój głos w ogóle w tej dyskusji, czy lewica się dobrze PR-uje, tak? A więc nie mogę się ciebie nie zapytać. Czy uważasz, że lewica ma dobry PR? Nie ten zrobiony przez innych, tylko robiony przez siebie? Uważam, że jest tutaj miejsce na poprawę. Ja postawiłem taką tezę w trakcie jednej z dyskusji, że lewica, że nie ma chyba drugiej takiej siły politycznej w Polsce, takiego środowiska, bo to nie chodzi o jakąś konkretną partię, tylko środowisko osób, które uważają się za albo lewicowców, albo sympatyków lewicy, która jest tak bardzo autokrytyczna i tak bardzo skłonna do samobiczowania się. Na przykład, kiedy pojawił się temat tych mężczyzn, którzy głosują, młodych mężczyzn, którzy głosują na Konfederację, no to oczywiście kto jako pierwszy przystąpił do bicia się w pierś, że to nasza wielka wina, lewica. Znaczy środowisko Koalicji Obywatelskiej czy Hołowni nie prowadziło jakiejś wewnętrznej debaty, dlaczego ci młodzi faceci na nas nie głosują i co zrobiliśmy źle, a lewica się zgłosiła jako pierwsza, to my weźmiemy na siebie tą winę i to my się teraz będziemy kłócić między sobą, dlaczego ci młodzi mężczyźni na nas nie głosują. I to jest tylko jeden temat, a można by podawać całe mnóstwo takich tematów, że my lubimy, i mówię my, bo nie chcę stwarzać wrażenia, że są ludzie, którzy, nie wiem, popełniają ten błąd i jestem ja, który tego błędu nie popełnia, dlatego mówię my. Co pewnie wiąże się z jakimś, nie wiem, z tym może, że lewica generalnie jest nastawiona krytycznie do rzeczywistości, bo lewica chce zmieniać rzeczywistość, to raz. Dwa, lewica od lat nie miała w Polsce władzy. Niektórzy by powiedzieli, że w ogóle lewica nie miała w Polsce władzy, bo ta, która miała władzę, nie do końca była lewicą. Więc lewica jest też środowiskiem trochę poranionym pod tym względem. Może to wszystko potęguje autokrytycyzm i to wszystko potęguje jakby takie poczucie, że każdy z nas ma swoją właściwą receptę na lewicę i problemem lewicy jest to, że ta moja recepta nie jest realizowana. Bo gdyby lewica robiła to, co ja mówię, każdy z nas tak sobie myśli, to wtedy lewica odniosłaby sukces. A skoro nie odnosi, to dlatego, że nie robi tego, co ja mówię. Nie realizuje mojego planu z Twittera czy z jakiegoś innego medium. Więc to pewnie potęguje te autokrytyczne i czasem autodestruktywne odruchy. No bo autokrytycyzm nie ma w tym nic złego. I na przykład zastanawianie się, czemu młodzi faceci nie głosują na lewicę, nie ma w tym nic złego. To jest wręcz dyskusja potrzebna. Ale uważam, że w pewnym momencie jest przekraczana jakaś bariera i to, co może być pożyteczną autorefleksją, zamienia się trochę właśnie w samobiczowanie i branie na siebie wszystkich grzechów tego świata i wszystkich błędów tego świata i zastanawianie się, co lewica zrobiła źle, że polityka polska wygląda tak, a nie inaczej. A też trzeba sobie czasem szczerze powiedzieć, że lewica nie jest jedyną sprawczą siłą w tym kraju i pewne rzeczy dzieją się w tym kraju niezależnie od tego, co robi lewica. I to nie jest tak, że wszystko, co się dzieje, to jest konsekwencja tego, co zrobiła albo czego nie zrobiła lewica. No dobra, wiesz, to mówisz, nie jest jedyną sprawczą. Ja bym się zastanawiał, jak dużo sprawczości w ogóle lewica ma w tej rozmowie, bo ja bym to nawet w drugą stronę przeciągnął, że patrząc na to, jak nikły wpływ na rzeczywistość może mieć w Polsce lewica, to może to nie jest jeszcze kwestia tego, że trzeba jakieś wielkie korekty w niej wprowadzać, bo na razie to jesteśmy chyba w takiej mocnej fazie odbudowy w ogóle lewicowych wartości u nas. Tak, ja uważam, że my jesteśmy dopiero gdzieś na pierwszym, może pierwszym, drugim etapie tworzenia lewicy w takim nowoczesnym tego słowa znaczeniu, że rzeczywiście ta lewica ma lewicowy program. Do tego momentu już doszliśmy, to znaczy jak spojrzymy na tą lewicę przez duże L, czyli tą lewicę, która jest w Sejmie, na jej program, no to oczywiście możemy się między sobą kłócić o szczegóły, o PR, o to, jak oni sprzedają poszczególne punkty, ale generalnie ten program jest lewicowy. Co nie było jeszcze takie oczywiste 10-15 lat temu, że SLD, który jest dużą częścią tej nowej lewicy, będzie miało lewicowy program. Więc na tym poziomie już lewica jest lewicowa, tylko że to jest pierwszy z wielu kroków albo drugi z wielu kroków, które trzeba wykonać, żeby przekonywać to społeczeństwo do lewicowych postulatów, co nie jest łatwe i ja nie wierzę w to. Znaczy, ja nie wierzę w to, że istnieje taki scenariusz, niezależnie od tego, czy ten scenariusz jest rozrysowany w biurze partyjnym, na Twitterze,
czy w jakimś filmiku na YouTubie, nie wierzę w scenariusz, który zapewniłby lewicy na dzisiaj 20-30%. Mhm. Znaczy tego się nie da zrobić w roku 2023 w Polsce, to nie jest ten moment. Mhm. Obecnie ta lewica sejmowa walczy, 15% to byłby ogromny sukces, 10% to jest pewnie cel minimum i o dzisiaj to walczy lewica i nie ma takiego scenariusza, żeby wywalczyła coś więcej. O czymś więcej można myśleć za 4 lata. Też może trzeba się z tym pogodzić i to też zdjęłoby trochę presji i wzajemnych pretensji do siebie nawzajem. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Nie myślisz, że pogodzenie się z tym jednak mogłoby być też wyborczo zniechęcające? Na zasadzie, skoro możemy mieć tylko 10%, to po co w ogóle głosować na lewicę? Bo... Znaczy, po pierwsze, to nie jest oczywiste, czy nawet to 10% będzie, więc ja nie ma powodu do osiadania na laurach. Chodzi mi raczej o to, żeby się nie frustrować tym, że nie da się mieć dzisiaj 25 czy 30%, mhm. bo frustracja też może być demobilizująca. Mhm. No to też zauważmy, najnowsze sondaże dają mniej więcej podobne poparcie lewicy co Konfederacji. Nawet większość z ostatnich sondaży lewica jest trochę nad Konfederacją. Mhm. Ale narracja jest zupełnie inna. Znaczy, dla Konfederacji to jest wielki sukces. Jest teraz na fali. Wszyscy mhm. zastanawiają się, jak Konfederacja to osiągnęła. A w przypadku lewicy to jest pokazywane jako wielka klęska i jest wielkie zastanawianie mhm. się, co lewica robi źle. Chociaż lewica nadal jest nad Konfederacją. Jakby rozumiem, skąd to się bierze, bo lewica ma większe ambicje niż Konfederacja. I wszyscy, nie wiem... na lewej stronie sceny politycznej mają poczucie, że przecież to powinna być oczywistość, że lewica ma 3-4-krotnie większe poparcie niż Konfederacja i że to tragedia, że to poparcie jest podobne. I ja to wszystko rozumiem, ale musimy też pamiętać, że takie poczucie klęski, ono nie sprzyja budowaniu sukcesu. To znaczy trzeba też w polityce roztaczać wokół siebie atmosferę jakiejś takiej podstawowej radości i pewności siebie, a nie tylko atmosferę, zobaczcie, to my, lewica, której nic się nie udaje, która jest wewnętrznie skłócona i która jest na progu katastrofy. To znaczy taką narracją mhm. lewica raczej nikogo nie przyciągnie do siebie. Jasne, jasne. Dobra, otworzyłeś dla mnie kilka wątków, więc jakby postaram się przez nie przejść jakby po kolei. A w pierwszej kolejności chciałem się zapytać, bo powiedziałeś, że jakby ta... parlamentarna lewica ma lewicowe postulaty. Powiedziałbym, że jest to dość hojne określenie tego, z jakich pozycji ona wychodzi. Ponieważ ja nie ukrywam, że wczoraj ryknąłem śmiechem, jak w jakimś wywiadzie oglądałem Biedronia, który stwierdził, że nie ma co udawać lewicowca, będąc neoliberałem. I nie mówił o sobie, tylko o kimś innym. Natomiast no, ja mam dalej to poczucie, że postulaty lewicowe, które są wysuwane przez szczególnie właśnie nową lewicę, no to jest w najlepszym wypadku socdem i nic dalej, nic bardziej poważnego. Uważam, że to jest jakby... że to jest ten krok, w sensie w Polsce 2023 to jest maks tego, co można zaoferować, czy to jednak jest trochę polityczna asekuracja i tchórzostwo? Uważam, że to jest ten krok, bo pamiętam, co było 15 czy 20 lat temu. I na przykład jak wyglądało SLD i jaki program miało SLD. I na przykład jeżeli ta dzisiejsza lewica ma w programie budowę żłobków, budowę mieszkań, mhm. podwyżki dla budżetówki. To tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to są punkty z programu Partii Razem sprzed kilku lat. No tak, tylko wiesz... Partia Razem, która uchodziła za partię na lewo od ówczesnego SLD i potem na lewo od Wiosny, która się rodziła. Dzisiaj SLD i Wiosna stworzyły partię Lewica, która ma w zasadzie takie postulaty jak Razem na najogólniejszym poziomie. To są mniej więcej te same postulaty, czyli państwo powinno finansować pewne rzeczy, państwo powinno dbać o pracowników budżetówki, nie można wszystkiego zostawiać siłą rynku. I potem o szczegóły się oczywiście możemy kłócić, mhm. ale punkt wyjścia jest dla mnie jak najbardziej lewicowy. Więc jak biorąc za punkt odniesienia to, jak to jeszcze wyglądało 10-15 lat temu, to moim zdaniem krok został poczyniony w odpowiednią stronę. Ale oczywiście to nie powinien być krok ostatni. Tak jak mówię, to jest pierwszy albo drugi krok.
a nie finał. Ja tę część rozumiem, tylko wiesz, no jakby w 2015 razem mimo wszystko pchało okno Overtona tym postulatem o podatku dla najbogatszych, który sprzedał się jak się sprzedał. Wiadomo, że dużo ludzi się od niego czołem odbiło i powiedziało, Boże, oni wszyscy chcą nas rozkraść i wymordować. No ale z drugiej strony to był postulat, który w ogóle, tak jak zresztą sam Zandberg w dyskusji parlamentarnej, trochę otwierał nowe horyzonty i nowe obszary dyskusji. Teraz no, nie ma żadnych głośnych Mnie się wydaje, że jest jeden odpowiednik ówczesnego podatku 75%. Jest nim hasło prawo, mieszkanie prawem, a nie towarem, które było głośnym hasłem, do którego wszyscy się odnieśli. Moim zdaniem między innymi to hasło sprowokowało Koalicję Obywatelską do tego, żeby zaproponować swój program mieszkaniowy, o którym możemy różne rzeczy sądzić, bo to nie jest program, jak pomyśli lewicy, z lewicowego punktu widzenia do końca sensowny, ale oni musieli mieć jakiś program, musieli mieć jakiś postulat. Moim zdaniem to między innymi jest efekt tego nośnego hasła mieszkanie prawem, a nie towarem, które wyszło ze środowisk lewicowych, więc moim zdaniem nie jest tak źle z tą lewicą i nadal potrafi pchać debatę publiczną. Okay. Albo może nawet jeżeli nie popychać wszystkich na lewo, to przynajmniej zmuszać różnych aktorów politycznych do tego, żeby odnieśli się do jakiegoś problemu, mm-hmm. który lewica uważa za ważny. Mm-hmm. No dobra, no to teraz tak jakby z drugiej strony się o to zapytam. To w takim razie pytanie brzmi, jak łagodni my powinniśmy być dla tych polityków nowej lewicy, którzy wyraźnie swoje neoliberalne sympatie pokazują, nawet jeżeli muszą się koniec końców podpisać pod takimi postulatami, nie? Bo jakiś czas temu na przykład Mazurek, tak, przy całej mojej antypatii do tego człowieka, poniekąd słusznie wytknął, że Scheuring Wielgus jeszcze nie tak dawno pluła na 500+, a teraz jest tutaj wielką przedstawicielką lewicy, nie? I ja na przykład nie mogę się wyzbyć tego poczucia fałszu za każdym razem, kiedy wychodzi na przykład Biedroń czy Arzasty i mówią o wielkich następnych planach, i też boję się, że one są takie, wiesz, cienkie jak kartka papieru bardzo często. Rozumiem ten sceptycyzm, ale moim zdaniem no, ostatecznie powinniśmy się cieszyć z tego, że ktoś, nawet jeżeli to jest cyniczne, że ktoś chce odgrywać rolę lewicowca, bo ja też nie wierzę w taką wizję polityki, że my zwyciężymy wtedy, kiedy wszyscy ludzie będą szczerze oddani naszym poglądom. Znaczy, moim zdaniem w polityce czasem wygrywa się w ten sposób, że część ludzi jest szczerze oddana danym poglądom, a część bardziej lub mniej cynicznie popiera te poglądy i zaczyna odgrywać jakąś rolę. Mhm. I moim zdaniem to jest nieuniknione. I prawica to rozumie, liberałowie to rozumieją i my też musimy się z tym pogodzić, mhm. że być może po naszej stronie, po stronie lewicy będą osoby, które może nie do końca szczerze wierzą w te postulaty, ale z jakiegoś względu postanowiły je popierać i takie osoby też są potrzebne. Bo ostatecznie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób się za czymś opowiadało. Więc ja powiem szczerze, że ja sobie bardzo rzadko zadaję takie pytanie, czy dany polityk albo polityczka naprawdę wierzą w dany postulat. Bo to jest pytanie o intencje, o sumienie tej osoby. Mnie nawet niekoniecznie chodzi o jakby wiarę w postulat, tylko wiesz, o to, czy koniec końców... Ile sympatii powinniśmy wykazywać wobec takiego, nie wiem, Gduli czy AMZ, którzy z jednej strony potrafią jakby powtarzać te hasła i jakby dobrze, że je powtarzają, bo z tą stroną się jak najbardziej zgadzam, ale z drugiej strony chwilę potem potrafią wyjechać z czymś, co po prostu powoduje tylko uniesienie brwi i powiedzenie, jesteś lewicowy, lewicowa, nie? Na zasadzie o co chodzi? No to też rozwiązanie jest takie, że jeżeli ktoś ma dylematy, jeżeli to się sprowadza do prostego dylematu, na kogo głosować, no to zawsze można głosować na tą część lewicy, do której się ma większe zaufanie, a nie na tą, do której się ma mniejsze zaufanie. Albo też można po prostu promować tą część lewicy. To też jest rzecz, która chyba lewicy wychodzi stosunkowo słabo, że my generalnie
nie promujemy ludzi, z którymi się zgadzamy, raczej skupiamy się na ludziach, z którymi się nie zgadzamy. Myślę, że masz dużo racji w tej kwestii. Więc wszyscy może potrafimy i lubimy mówić o osobach, które nam jakoś podpadły, ale jak ja często patrzę na posłanki lewicowe, jak Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Marcelina Zawisza, i praktycznie paradoksalnie one nie istnieją w debacie lewicowej w mediach społecznościowych, bo one robią swoje i mało ludzi jest tym zainteresowanych. My jesteśmy na lewicy bardziej zainteresowani wściekaniem się na kogoś, kto naszym zdaniem nam szkodzi, niż chwaleniem kogoś, kto walczy o te postulaty, o które się dopominamy. Więc ja to też widzę po sobie, bo znowu mówię my, nie mówię, że oni, ktoś tak robi, a ja tu jestem wspaniały. Ja to też widzę po sobie. I też mam takie mocne postanowienie poprawy kościelne. I uważam, że powinniśmy się bardziej też skupiać na tych postaciach pozytywnych, albo nawet nie chodzi o postacie, ale o to, że ktoś coś robi dobrego. Zamiast się skupiać na tym, że ktoś zrobił coś złego, to skupić się na tym, że ktoś zrobił coś dobrego i to promować. Bo ja też uważam, że jeżeli mówimy konkretnie o politykach, że politycy bardzo mocno reagują na feedback, to znaczy będą robili rzeczy, za które są chwaleni, albo które im dają rozgłos, a nie będą robili rzeczy, za które nie są chwaleni. Więc jak ktoś będzie walczył o słuszne rzeczy, a my nie będziemy o tym mówić, to właściwie jaką motywację ma taki polityk czy polityczka, żeby walczyć o tego typu rzeczy? W zasadzie żadne, poza jakby wewnętrznym, etycznym przekonaniem, że to jest ważne. Więc wydaje mi się, że my musimy zacząć nagradzać ludzi, którzy robią dobre rzeczy. Bardziej skupić się na nagradzaniu ludzi, którzy robią dobre rzeczy, niż na karaniu tych, którzy tych dobrych rzeczy naszym zdaniem nie robią. No dobra, ale ja nie wiem, czy ty widziałeś, bo ostatnio AMZ powiedziała właśnie coś takiego, bo ktoś się wkurzał, że znowu będzie trzech tenorów, tak? Że znowu będzie Biedroń, Zandberg i Czarzasty, jakby jak się zacznie kampania parlamentarna. I Żukowska powiedziała coś takiego, że oni próbowali wystawiać innych polityków i polityczki w 2019, i za każdym razem, jak to próbowali robić, to media ich wycinały. W sensie, że jeżeli nie mówił któryś z tych trzech gości, to tego przekazu medialnego po prostu nie było. Nie? I to ja myślę, że to bardzo dobrze widać po tym, jak mało rozpoznawalna jest ADB, tak? W kontekście tego, co robi i jak dużo przemawia, ale ja myślę, że my od strony lewicowej też mamy tutaj trochę ścianę. Nie wiem, jak to widzisz. Tak, no bo media to jest jedna sprawa, ale dwa, że my na lewicy słabo po prostu promujemy takie postacie, z którymi się generalnie zgadzamy i które uważamy za pozytywne. Dwa, no też, bo tutaj jest problem bardziej podstawowy z tym, że media się interesują trzema tenorami, no bo to są liderzy partyjni, więc może gdyby lewica na swoim czele postawiła kobietę, to wtedy by się interesowały tą kobietą jako liderką, bo i tutaj może też znowu lewica mogłaby jakoś zadziałać, ale ja rozumiem, że tam różne wewnętrzne, frakcyjne rozgrywki sprawiają, że nie ma raczej szans na to, żeby przed najbliższymi wyborami kobieta została liderką lewicy. Chociaż moim zdaniem na dłuższą metę to byłoby pożądane i byłoby odpowiedzią na ten elektorat lewicowy, który zaczyna się tworzyć. Znaczy, więc też się właśnie zapytam, czy też jakby masz to poczucie, że jeżeli chodzi o w ogóle zdolności przywódcze i wykazywanie się takim działaniem, to w ogóle, czy to w Nowej Lewicy, czy w Razem, to jednak w wielu aspektach dużo bardziej widać te kobiety niż... Znaczy ja wiem, że Razem ma 4 do 2, więc jakby też trudno się dziwić, że więcej widać kobiety z Razem, ale chociażby patrząc na Kotulę i ten jej rajd medialny związany z molestowaniem, jakby to jest coś, czego nie widzę w męskich politykach lewicy, tak? Nie widzę takiej inicjatywy z ich strony, a jednak dalej te kobiety spadają na drugi plan momentami. Tak, i moim zdaniem to jest niefortunne też dlatego, że widać, że tu jest duży potencjał także w elektoracie. Bo mamy tam dyskusję o tych mężczyznach, którzy nie głosują na lewicę. I jest. Ja nie lekceważę tego problemu. Moim zdaniem lewica musi się zastanowić nad tym, jak docierać do mężczyzn. Ale z drugiej strony niech lewica nie bierze za pewnik, że kobiety będą na nią głosowały. I to też niech nie będzie teraz tak, że lewica będzie walczyła o te 40% młodych facetów głosujących na Konfederację, a kobiety sobie zostawi gdzieś z boku.
bo tak, kobiety popierają częściej lewicę niż młodzi faceci, ale to nie jest jakby poparcie gwarantowane. To jest raczej coś, po co nieustannie trzeba wyciągać rękę i starać się zabiegać. I ja, tak jak napisałem na Twitterze, z całym szacunkiem i to nieironicznym szacunkiem dla zdolności politycznych Włodzimierza Czarzastego, ja nie sądzę, żeby on był tą postacią, która przyciągnie młode kobiety, które mają jakieś sympatie lewicowe. Bo pewnych rzeczy się nie przeskoczy. To musi być tu jakieś zgranie wizerunkowe. Mencen jest atrakcyjny dla młodych facetów, bo jest młodym facetem, więc oni mu ufają. A nie wiem, czy 25-letnia kobieta, która, nie wiem, zainteresowała się polityką ze względu na zaostrzenie prawa aborcyjnego i tak dalej, i która potencjalnie mogłaby zagłosować na lewicę. Nie wiem, czy jak ona patrzy na Czarzastego, to sobie myśli, oto jest mój reprezentant, oto jest człowiek, który będzie o mnie walczył. I to nie jest kwestia poglądów, bo większość ludzi nie interesuje się polityką na tyle, żeby znać dokładnie poglądy Czarzastego albo program lewicy. To działa na bardziej podstawowym poziomie. Czy jak patrzę na daną osobę i słucham danej osoby, to widzę tam kogoś, kto reprezentuje mnie. I ja nie mam wątpliwości, że młodzi faceci, którzy patrzą na Mencena, to widzą tam trochę siebie w tym Mencenie. A jak potencjalne wyborczynie lewicy patrzą na przykład na Czarzastego, no to nie do końca tam widzą siebie. A moim zdaniem to jest potencjał, który ten elektorat kobiecy, to jest potencjał, który lewica powinna wykorzystać i którego nie powinna brać za pewnik, bo tam sondaże pokazują, że te młode kobiety się przesuwają na lewo, ale to się może skończyć równie dobrze tym, że zagłosują na Hołownię, zagłosują na Koalicję Obywatelską albo w ogóle nie pójdą na wybory. Więc zamiast traktować to jako pewnik, potraktowałbym to jako szansę i wyzwanie, no, szczególnie, która że wymaga jakichś zmian wizerunkowych być może. Szczególnie, że aktywność polityczna, znaczy, że skłonność do głosowania kobiet jakby z badań wychodzi, że tak jest marna póki co i walka o aktywację tego elektoratu, nawet jeżeli nie o jego pozyskanie, to też jest trochę droga pod górkę i jakby już niedawno Szczukę oglądaliśmy, która mówiła, no kobiety głosujcie, co wy robicie, nie? Ale to też nie jest sposób mówienia do nich, który nie. Przekona, żadne przesłanie typu co wy robicie, to znaczy nie można do wyborców mówić tak, jakby się im dawało jakiś rozkaz albo miało się do nich o coś pretensje. Niezależnie, czy teraz mówimy o młodym facecie wyborcu Konfederacji, czy młodej kobiecie potencjalnej wyborczyni lewicy, nie można mówić do wyborców w taki sposób, jakby się miało do nich pretensje, że na nas nie głosują. Więc to nie jest na pewno ten sposób komunikacji. No to teraz jeszcze tylko takie krótkie pytanie. Czy w takim razie uważasz, że jakby Czarzasty, który sobie wywalczył tron, mordując Rozenków, Millerów i innych, teraz powinien jakby zrobić krok w tył i pozwolić młodszemu pokoleniu ten tron objąć? Czy to jest w ogóle możliwe w tej chwili? Bo wiesz, o Tusku się tak mówi, żeby na młodego Trzaskowskiego zamienić, nie? A tutaj? Oczywiście, jeżeli mówimy w kategoriach, co powinien zrobić, to uważam, że powinien tak właśnie zrobić. To znaczy po tym, jak uporządkował lewicę, powinien zrobić krok w tył, tylko oczywiście nie jestem naiwny i zdaję sobie sprawę z tego, że tu względy ambicjonalne, rozgrywki frakcyjne i tak dalej powodują, że to nie jest takie łatwe, ale na dłuższą metę naprawdę uważam, że dla lewicy byłoby lepiej, gdyby ta twarz lewicy była młodsza i gdyby tą twarzą najprawdopodobniej była kobieta, no bo teraz jesteśmy w takim momencie dziejowym w Polsce, że akurat to najbardziej by sprzyjało lewicy. Ja nie mówię, że to, nie wiem, na zawsze tak już musi być, ale akurat Polska 2023 to jest Polska, w której lewica z młodą kobiecą twarzą miałaby największe szanse na przyciągnięcie przede wszystkim wyborczyń, a też może trochę wyborców. No dobra, a Biedroń? No to nie jest twarz ani młoda, ani kobieca. Bo ja wiem, że w polityce są inne kryteria młodości, że na przykład Trzaskowski, który ma 50 lat, jest uznawany cały czas za młodego polityka. Ale dla ludzi z zewnątrz ani Biedroń też już nie jest młodym politykiem. Zandberg nie jest dla nich pewnie młodym politykiem nawet.
Manson jeszcze się łapie jako 36-latek. Dobra, ale wiesz, o Biedronia pytam jako tego, wiesz, przebojowego, kulturalnego, a jednocześnie geja, nie? Który jakby odhacza te troszeczkę takie wymogi wizerunkowe, a jednocześnie wydaje mi się, że jego wizerunek się bardzo mocno wypalił z czasem. Jestem do tego ciekaw twojego zdania. On miał swój moment kulturowy, kiedy powstawała Wiosna, ale nie ma teraz tego momentu. Może on kiedyś wróci, nie wiem. Mamy Berniego Sandersa, który miał swój moment w wieku ponad 70 lat polityczny, więc może Biedron jeszcze będzie miał 3 albo 4 takie momenty, gdzie znajdzie się na fali wznoszącej, ale obecnie nie jest na tej fali i nie ma co się oszukiwać, że na niej jest. Wybory prezydenckie pokazały, że nie jest na tej fali. I jak ta fala opadła, to bardzo trudno, żeby ona w ciągu roku, 2 lat nagle się z powrotem wzniosła, więc to nie jest, to też nie jest ta twarz, która pociągnie lewicę jako lider, czy jako, nie wiem, ten wizerunkowy stempel na lewicy, który przyciąga ludzi. No dobra, ale to tutaj z czatu padło dobre pytanie, akurat dokładnie na temat, więc od razu je przytoczę. Czy w tej chwili takie namaszczenie przez Czarzastego, żeby ktoś go zastąpił, to nie byłby taki pocałunek śmierci? No to oczywiście pytanie, jak miałoby się to odbyć. Nie wiem, czy to Czarzasty powinien wejść i powiedzieć, ja tutaj ogłaszam, że od dzisiaj nową liderką lewicy jest taka czy inna osoba. A myślałem, że powiesz kto. Kurczę, już myślałem, że tak masz swój typ i go tak podetkniesz. To nie jest moją rolą podawanie typów. Nie wiem, to pewnie jakoś w ramach wewnętrznej dyskusji to się powinno odbyć. Ale ja mówię też trochę o tym wszystkim z takim małym przekonaniem, bo wiem, że przed tymi wyborami w ciągu pół roku to się nie stanie. No, takie rzeczy się nie dzieją na ostatnią chwilę, to jest ostatnia chwila z perspektywy wyborczej. Więc wiadomo, że liderzy będą tacy, jacy będą, mogą próbować pchać bardziej do mediów postacie kobiece, ale trafiamy na ten błąd, o którym sam wcześniej wspomniałeś, że media chcą liderów przede wszystkim, a jak dostają kogoś z drugiego garnituru, to zaczynają psioczyć, że wolałyby już tego lidera, żeby przyszedł do studia telewizyjnego. No, ale no, lewica sama się jakby znalazła w tej sytuacji, mając takie, a nie inne władze i teraz musi z tą sytuacją dealować. A no to teraz jakby przejdę trochę do tego, co sam powiedziałeś, bo mam cały czas świeżą w głowie rozmowę z Samuelem Nowakiem, który bardzo, bardzo podkreślał, że dużo na przykład tożsamościowych postulatów to są postulaty liberalne, że to nie są lewicowe postulaty, tylko i jakby formalnie, jeżeli patrzymy na to z perspektywy ideologicznej, oczywiście są, nie? Natomiast ja jestem bardzo ciekaw w kontekście tego, co też mówiłeś o kobietach, które zaczęły patrzeć na przykład na lewicę czy na politykę w związku z czarnymi protestami, a jak bardzo, jak dużą potrzebę czystości ideowej, czy w ogóle znajomości wartości lewicowych faktycznie, a nie tylko liberalnych, które kojarzą się z lewicą, a ty widzisz też w budowaniu lewicowego ruchu dzisiaj? Na ile powinniśmy, jak myślisz, przywiązywać do tego wagę? Bo to myślę, że też jest trudna rozmowa. Musimy się, to znowu zależy trochę o tym, o jakiej sferze mówimy, bo ja jestem też za takim myśleniem o polityce, że tu są różne role, na przykład jest rola bycia w partii, jest rola partyjna. I partie moim zdaniem muszą dążyć do tego, żeby maksymalizować głosy wyborcze, bo to taki banał, i muszą się pogodzić z tym, że mają w swoich szeregach postacie albo właśnie, nie wiem, o tam nieciekawej przeszłości, albo które zastanawiająco szybko zmieniają poglądy, albo które się nie zgadzają w niektórych kwestiach z jakimś ideowym rdzeniem, i z tym się trzeba pogodzić. Oczywiście zawsze są jakieś granice, bo każda partia od czasu do czasu się żegna z kimś ze swoich szeregów, bo ten ktoś przekracza tą granicę. Ale te granice są stosunkowo szerokie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o partie polityczne. A jeżeli chodzi, nie wiem, o szeroko pojęte środowisko komentatorów, no to tu można grać na różne skrzypce. To znaczy, ktoś może być takim bardzo socjalnym lewicowcem, ktoś może być bardziej liberalnym lewicowcem i tak dalej.
Ja jestem pod tym względem wszystkoistą, to znaczy uważam, że im więcej różnych rodzajów lewicy, tym ostatecznie większa szansa na to, że kiedyś nadejdzie ten dzień dla lewicy, gdzie na przykład zobaczy 40% głosów przy swoim wyniku wyborczym. I moim zdaniem to się stanie wtedy, kiedy na lewicę zagłosują ludzie, którzy jakby ich zebrać w jednym pokoju, to by się nawzajem pokłócili, a może nawet i więcej niż pokłócili i pobili. Znaczy musimy się pogodzić z tym, że jeżeli kiedyś lewica dostanie 40% głosu, to w tej grupie osób, które na nią zagłosują, będą ludzie o przeróżnych poglądach. I komuś przypasuje socjalny aspekt lewicy, komuś przypasuje bardziej aspekt kulturowy, a jeszcze ktoś zagłosuje tylko dlatego, że mu się spodoba wizerunek lidera albo liderki lewicy. I to jest rzecz nieunikniona. Więc ja nie wiem, ja wiem, że się toczy na lewicy ta dyskusja, czy to ma być bardziej socjalnie, czy bardziej prawa kobiet, czy bardziej to, czy bardziej tamto. Moim zdaniem w pewnym sensie to jest wtórna dyskusja, bo ona miałaby sens, gdybyśmy mieli takie twarde elektoraty, że mamy jakiś twardy elektorat, który zawsze zagłosuje za prawami i tylko za tym, albo mamy jakiś twardy elektorat, który zagłosuje tylko za kwestiami socjalnymi i za niczym więcej. Ale to by zakładało, że ludzie są bardzo mocno zainteresowani polityką, bardzo dobrze się orientują w programach i mają twarde, niezmienne poglądy. Moim zdaniem takich osób to jest 1% w Polsce, a większość osób nie orientuje się dokładnie w programach i nie ma przede wszystkim jakichś stałych, twardych poglądów na większość kwestii. I ona może być przekonywana w tą czy w tamtą stronę. No Więc ale... też nie jest tak, że lewica musi podjąć jakąś egzystencjalną decyzję, że my teraz jesteśmy albo bardziej lewicą socjalną, albo jesteśmy bardziej lewicą, która dba o prawa mniejszości i prawa kobiet. Lewica może robić różne te rzeczy i podkreślać je w różnym stopniu w zależności od kontekstu. Jak, nie wiem, kontekstem były czarne protesty, no to wiadomo, że w takim kontekście bardziej się podkreśla te punkty programu, które dotyczą praw kobiet. A jak kontekstem jest problemy mieszkalnictwa w Polsce, no to się bardziej podkreśla swoje postulaty związane z mieszkaniami. I rzecz w tym, żeby mieć różne postulaty związane z różnymi kwestiami i różnych ludzi, którzy mogą wiarygodnie prezentować te postulaty, ale nie trzeba podejmować moim zdaniem żadnej egzystencjalnej decyzji, jaka ma być ta lewica, czy ona ma być bardziej kulturowa, czy bardziej gospodarcza, czy jakakolwiek inna. No bo zobaczmy, na przykład prawica też jest raz taka w zależności. No dobra, tylko... To znaczy raz daje 500+, raz straszy, nie wiem, Smoleńskiem, a raz straszy, że nam papieża odbiorą. Więc prawica nie jest tak, że PiS podjął jakąś egzystencjalną decyzję, że my będziemy albo kulturowi, albo gospodarczy, albo jacyś inni. Oni są tacy albo tacy w zależności od kontekstu. No dobra, tylko po pierwsze jakby PiS mimo wszystko ma dużo więcej tego korowego elektoratu, który jest znacznie mniej ruchomy, jeżeli chodzi o światopogląd. Więc tutaj się nie do końca zgadzam z tym spojrzeniem, że możemy się porównywać z nimi, bo my tej swobody po prostu nie mamy, tak? Nie mamy tego elektoratu, który zostanie przy nas tak czy inaczej. Natomiast no, mimo wszystko z punktu widzenia osoby, która stara się często też do młodych ludzi, tak? W większości do młodych ludzi rozmawiać o kwestiach lewicowych, o postulatach lewicowych, no to wiesz, problemem bardzo często jest to, że dla osób, dla których lewica to są tylko te właśnie tożsamościowe postulaty, a że w nich jednak siedzą też dość mocne uprzedzenia klasowe i to generuje ten konflikt, koło którego ciężko jest przejść obojętnie, nie? Bo jeżeli... Bo spoko, my możemy budować wielki, wielki namiot, jak to w USA się mówi, jeżeli chodzi o tego, ale koniec końców, jeżeli mamy grupę ludzi, która z tego namiotu cały czas usilnie próbuje wygonić pewne grupy, no to nie widzę tego potencjału wspólnoty, nie? No to dlatego właśnie lewica walczy obecnie o 15%, a nie o 40%, tak jak Zjednoczona Prawica. Bo żyjemy w kraju, tak jak słusznie zauważasz, który ma większy potencjał prawicowy, to znaczy łatwiej znaleźć ten prawicowy elektorat niż ten lewicowy. Ale moim zdaniem na dłuższą metę lewica nie może się wpędzić w taką przegródkę, że się interesuje tylko, że wybiera sobie tylko jakiś jeden postulat i mówi, że my będziemy albo socjalni,
albo będziemy brać, walczyć o te prawa kobiet i prawa mniejszości. Bo jak sobie wejdzie w tą jedną zagrodę, no to tak się też ostatecznie nie da dojść do tych wymarzonych 30-40%. To trzeba się nauczyć dodawać jakoś do siebie ten elektorat o różnych potrzebach. I to jest ciężkie, ale alternatywą jest pogodzenie się, że tworzymy partie, które będą na zawsze uwięzione w granicach 10%. No dobra, ale to nie możemy tak po marksistowsku, czy patrząc na Polskę po okraskowsku, powiedzieć, że jednak rdzeniem lewicy musi być klasa robotnicza i możemy do tego doklejać postulaty, ale jednak jak chcesz być z nami, to musisz popierać postulaty związane z klasą robotniczą. To nie powinno być tak, że próbujemy dookoła tego zbudować. No bo ty mówisz o socjalu i mówisz o kwestiach społecznych, nie? Natomiast wydaje mi się, że w ogóle mało dyskusji, relatywnie oczywiście mało, w dyskusji o lewicy jest właśnie rozmowy o tym, że o proletariacie, o budowaniu praw pracowniczych jako tego, że jak Marx powiedział, większość życia spędzamy w pracy, tak? Tak, zgadzam się. I tylko to jest też kwestia języka, bo jak my powiemy, że tam jak chcesz być dla lewicy, to musisz popierać klasę robotniczą. Ten język, klasa robotnicza, to jest język, który dla większości osób jest obcy. To znaczy ludzie tak nie mówią. Ludzie nie używają frazy klasa robotnicza. Ale jak mówimy o pracownikach i o pracy, to to już jest rzecz znana większości ludzi, bo większość ludzi w Polsce, może tego nie widać, kiedy się czyta media, ale większość ludzi w Polsce jest pracownikami, a nie przedsiębiorcami. I tutaj można szukać jakiejś płaszczyzny porozumienia. I w takim sensie się oczywiście zgadzam, że na przykład prawa pracownicze powinny być u podstaw jakiegoś lewicowego myślenia o świecie. To jak najbardziej. Ale znowu ja nie wierzę w to, że można postawić tak metaforycznie na jednego konia, że tu trzeba być elastycznym i przygotowanym na to, że w różnych momentach różne tematy, że tak powiem potocznie, żrą. Był moment, gdzie na przykład prawa kobiet były jakby punktem numer jeden i właściwie wszyscy się interesowali tym, jaki jest stosunek danej partii do praw kobiet. No i w takim momencie lewica były trochę przeciwskuteczne, gdyby lewica wyszła i powiedziała, no tak, prawa kobiet oczywiście, ale my tutaj u podstaw mamy klasę robotniczą i to jest jakby rzecz najważniejsza. Bo nawet te kobiety z klasy robotniczej, jak kobiety z klasy robotniczej, tylko w danym momencie na przykład są wkurzone na to, że ktoś im odbiera ich jakieś prawo. Więc to mam na myśli. No ale wiesz, dobra, ale tutaj jakby nie mogę uniknąć tego skojarzenia z Lampard, która tłumaczyła właśnie kobiecie z klasy robotniczej, że ona tutaj syf zrobiła w jej imieniu, bo walczy o prawa kobiet. Jakby to nie jest mimo wszystko trochę bardziej metafora wielu zakusów lewicy, kiedy się nie skupia na pracownikach? Tylko czy możemy potraktować Lampard jako symbol lewicy i jako przedstawicielkę lewicy, bo wiesz co, ja mam generalnie taki problem. Są takie osoby, które funkcjonują w debacie publicznej jako przedstawiciele bądź przedstawicielki lewicy, na przykład Magdalena Środa albo Jan Hartmann. Tylko że to są równocześnie osoby, które o lewicy mówią źle albo wcale. Znaczy Magdalena Środa, jak ma się zadeklarować politycznie, to ona mówi, że będzie głosowała na Tuska, Trzaskowskiego albo będzie robiła coś z Koalicją Obywatelską. I Lampard, z tego co kojarzę, to też bardziej wolała współpracować z politykami Koalicji Obywatelskiej niż Lewicy. Więc dlaczego znowu mamy brać na siebie grzechy? Dlaczego Lewica ma brać na siebie grzechy osób, które deklarują, że w ogóle nie chcą głosować na lewicę i nie chcą współpracować. To są grzechy ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej i niech oni się z tego tłumaczą. No dobrze, są kojarzone z lewicowcami, nie? To jest kwestia naszego chorego dyskursu, oczywiście, natomiast są kojarzone z tego, nie? Ale niech lewica nie sprzyja tym skojarzeniom, tylko mówi wprost, że proszę, nie wiem, pana Tuska pytać o to, co on sądzi o Magdalenie Środzie, bo zdaje się, że Magdalena Środa jest wyborczynią Donalda Tuska. Albo pani Lampard, która się z pogardą do pracowniczki odzywa, no to proszę
jej środowisko polityczne o to pytać, a niekoniecznie lewicę. Bo oczywiście wracając też do meritum, zgadzam się, że lewica musi być elastyczna, ale nie może w żadnym razie obrażać ludzi należących do klasy pracowniczej, bo to jest ważne rozróżnienie, że jakby wyciąganie różnych postulatów w zależności od kontekstu i podkreślanie różnych postulatów to jedno, ale jeżeli ktoś zaczyna się pogardliwie wypowiadać o klasach niższych czy o klasie pracowniczej, no to jest ta granica, która już przesuwa kogoś poza obręb myślenia lewicowego i wrażliwości lewicowej. Więc nawet przy moim dość szerokim podejściu to bym stawiał granicę, gdzie się oddziela to, co lewicowe, od tego, co nie lewicowe. No dobrze, to zapytam się w taki sposób, skoro mam tutaj eksperta, który napisał Lewicę dla opornych, to bardzo, bardzo trafne wydaje się pytanie, czy to nie jest trochę tak, że słabością lewicy w starciu z innymi partiami jest to, że ludzie odbierają jako grupę, która swój elektorat widzi tak, że mój elektorat musi dorosnąć do naszych postulatów. Mój elektorat musi jeszcze nie rozumie, bo to malutkie dzieciątka i musi się dojrzeć, ale dojrzejecie, to będzie kosmiczny tego luksusowy gejowski komunizm i będzie super. Powiem tak. Jest to, nie lekceważyłbym tego zarzutu, ale jednocześnie to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. To znaczy, że my się tym zarzutem mielimy sami w obrębie środowiska lewicowego. Biczujemy się tym zarzutem. Ale to jest może chęć ulepszenia się, tak? No, tak jak mówię, autorefleksja jest potrzebna, ale niekiedy się zamienia w samo biczowanie. I gdybym chciał wyciągnąć z tego coś konstruktywnego, to wyciągnąłbym z tego tyle, że na pewno lewica musi mówić prostszym językiem, bo my jesteśmy trochę przeintelektualizowani w tym sensie, że jesteśmy przywiązani do pewnych pojęć i kategorii związanych z lewicowym światopoglądem. Klasa robotnicza to jest jeden z tysięcy przykładów, które możemy podać. I lewica musi pamiętać, że ludzie na co dzień nie mówią takim językiem, nie mówią tego typu kategoriami. Oni mają problemy typu: za mało mi płacą, nie stać mnie na kredyt, nie mogę wziąć mieszkania, nie mogę wziąć ślubu w tym kraju. To takimi kategoriami mówią ludzie na co dzień i lewica musi się nauczyć też mówić takimi kategoriami, przekonywać ludzi, którzy myślą takimi kategoriami, do lewicy. A te kategorie bardziej wysublimowane to zostawić na debaty książkowo-publicystyczne, a w takim życiu codziennym mówić tymi kategoriami prostymi i pogodzić się z tym, że ludzie wygłaszają poglądy wzajemnie sprzeczne. Ja zawodowo pracuję ze studentami, kiedy tylko dotykamy jakiejś problematyki politycznej, to ja to widzę, że ktoś mówi w pierwszym zdaniu, jak byłby radykalnym wyborcą partii Razem, a w drugim zdaniu, jak byłby wyborcą Ryszarda Petru. I to jest normalne, że ludzie potrafią powiedzieć coś bardzo lewicowego, a za chwilę coś bardzo neoliberalnego. I też dlatego uważam, że ta elastyczność jest potrzebna, żeby jakoś przemówić do tych osób, że okej, może w tej kwestii się nie zgadzamy, ale zobacz, w tej drugiej kwestii to jesteśmy dla ciebie idealną partią. Może tutaj poglądy gospodarcze to niekoniecznie, ale zobacz, jakie mamy fajne poglądy właśnie praw kobiet i mniejszości, a dla kogoś odwrotnie. Może te prawa kobiet cię nie przekonują, ale zobacz, jakie mamy poglądy na gospodarkę. Bo taka jest banalna prawda, jakby wszystkie partie to robią i lewica też to musi robić i musi skończyć z tymi wzajemnymi pretensjami, że idzie za bardzo albo w jedną stronę, albo w drugą, bo taka partia czysto ideowa to będzie partia na kilka procent. No dobra, a jakby jeżeli chodzi o budowanie lewicowych ruchów i lewicowego poparcia, to czy widzisz jakby dużo, czy pokładasz dużo nadziei w robieniu tego wokół związkowości i uzwiązkowienia? Czy jakby, bo jakby wiadomo, jakby w tej chwili związki zawodowe leżą i kwiczą w Polsce, tak?
Ale jeżeli chodzi o tworzenie wspólnotowości, to to jest taki najbardziej, wydaje mi się, często oczywisty mechanizm do tego, żeby w ogóle pokazywać ludziom, że kolektywizm jest, działa i powinniśmy po niego sięgać. Więc na ile wydaje ci się, czy wydaje ci się, że właśnie inwestycja w budowanie, rozwijanie i przekonywanie ludzi do związków jest ważna w drodze dalej? Jest ważna i też, bo ja sam wszedłem w taki tryb mówienia, co jest korzystne, a co nie jest korzystne dla lewicy, a związki zawodowe po prostu są dobre, już pomijając to, czy są korzystne, czy niekorzystne dla lewicy, czy pomogą, czy nie pomogą lewicy wygrać w wyborach, to one po prostu są dobre dla pracowników. Mamy całe mnóstwo statystyk, które pokazują, że generalnie te kraje, w których związki zawodowe są mocniejsze, to są kraje z mniejszymi nierównościami społecznymi, z większymi prawami pracowniczymi i tak dalej. Więc byłoby super, gdyby Polska się bardziej przekonała do tych związków zawodowych. No mieliśmy ostatnio kilka głośnych strajków, gdzie ludzie coś sobie wywalczyli za pomocą tych strajków. I w niektórych firmach czy nadal ta ochota do strajków jest i nie przechodzi. Więc może zacznie się budować jakieś takie przekonanie w narodzie, że fajnie jest się razem zebrać i razem walczyć o swoje prawa. Bo grupowo mamy większe szanse niż pojedynka. I to po prostu byłoby dobre dla Polski, nawet gdyby, nie wiem, te związki zawodowe jakoś się nie przekładały na większe poparcie dla lewicy. Uważam, że raczej by się przekładały, ale nawet gdyby się nie przekładały, to i tak byłby to bardzo dobry proces i świadectwo tego, że może Polska w niektórych sferach zmierza w dobrą stronę. No bo ja nie wiem, czy się zgodzisz, ale to jest chyba jeden z naszych największych problemów dzisiaj, to znaczy solidarność ogólnie, tak? Ja trochę z taką goryczą patrzyłem na to, że bodajże w Illinois podczas strajku nauczycieli oni machali banerami solidarności, właśnie pokazując, że my będziemy walczyć o swoje i tego, podczas gdy u nas skojarzenia z Solidarnością, a już na pewno z tym, że ona wywalczy sobie, czy że pod tym banerem zbiorą się ludzie na przykład między zawodami, żeby walczyć o lepsze warunki, to trochę mit w tej chwili, nie? No niestety tak jak ze wszystkim, to jest praca dopiero do wykonania, to znaczy budowanie jakiejś wspólnoty interesów, bo my mówiliśmy o tym podziale popularnym na lewicy, że kwestie klasowe, a kwestie powiedzmy tożsamościowe, jak tutaj budować ten sojusz, żeby nie wiem, ktoś, kto popiera prawa pracownicze, też popierał prawa mniejszości, ale powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeżeli skupimy się na kwestiach klasowych, to też nie ma wielkiej solidarności między pracownikami. Ja znam osoby, które bardzo popierają prawa nauczycieli, bo same są nauczycielami, ale jak tylko usłyszą o górnikach, to mówią, że górnicy to jest najgorsza rzecz, która spotkała Polskę i należałoby rozpędzić przy pomocy wojska to towarzystwo, więc nie ma tam żadnej solidarności typu to są pracownicy i my jesteśmy pracownikami, więc łączy nas wspólnota interesów. Więc niezależnie od tego, czy my patrzymy na to, czy my patrzymy tylko na kwestie klasowe, czy na kwestie klasowe i tożsamościowe, to puenta moim zdaniem jest taka sama, że to są sojusze, które trzeba budować dopiero. I one nigdy nie są dane na zawsze. To nie jest tak, że my raz zbudujemy jakiś sojusz klasowy i on już będzie na zawsze i on, nie wiem, będzie podtrzymywał naszą prawicową utopię. To jest niestety robota, którą zawsze trzeba wykonywać od początku. W danej chwili, w danym kontekście trzeba też szukać, zastanawiać się, jaki sojusz w danym kontekście będzie najbardziej sensowny. Dlatego też jestem zwolennikiem elastyczności, bo moim zdaniem, jak nie będziemy elastyczni, to możemy przegapić okazję na jakiś niecodzienny sojusz. A historia lewicowa to jest trochę historia takich niecodziennych sojuszy, którzy, nie wiem, no w Ameryce Południowej na przykład Kościół mocno się zaangażował w sprawę socjalną. W Polsce to się wydaje trudne do wyobrażenia, ale dlatego, że kontekst jest inny. I teraz bez sensu byłoby z góry zakładać, że nie wiem, globalna lewica ma być albo przeciwko, albo za kościołem, bo to zależy od kontekstu. W niektórych kontekstach kościół może być sprzymierzeńcem, a w innych może być przeciwnikiem. Ja nie wiem, kto w Polsce, jaki w Polsce za 5 lat da się zbudować sojusz. Moim zdaniem lewica musi być tu jak najbardziej otwarta, bo może okaże się, że za 5 lat istnieje jakiś potencjał na sojusz, którego my sobie nawet dzisiaj nie wyobrażamy. Że można stworzyć taką konfigurację
grup społecznych, która dzisiaj na mnie przychodzi do głowy, ale coś takiego się wydarzy w ciągu tych 5 lat, że okaże się, że ta konfiguracja jest możliwa i tutaj lewica może budować swój potencjał. Gdzie zawsze byłbym z otwartą głową do tego podchodził i nie podejmowałbym żadnej egzystencjalnej decyzji, w którą stronę ma iść lewica. Lewica niech po prostu będzie wierna swoim wartościom, pełnemu zestawowi i praw socjalnych, i praw kobiet, i praw mniejszości. I w zależności od sytuacji, w zależności od kontekstu, niech lewica pokazuje tą czy inną kartę, którą ma w ręku. Na dzisiaj, moim zdaniem, na dzisiaj tą kartą są młode kobiety. Na dzisiaj, czyli te pół roku przed wyborami. To jest karta, która może najmocniej zagrać na korzyść lewicy. Za 2 lata może to będą młodzi faceci, którzy głosują na Konfederację. Nie wiem, może to będzie lepsza karta. Na dzisiaj to są młode kobiety i na tych postulatach bym się skupił. A to jakby będąc jeszcze wciąż przy dzisiaj, czy mówiąc o niecodziennych sojuszach, widzisz potencjał budowania sojuszy z takimi ludźmi jak Kołodziejczak i Agrounia, którego pomysł, że tutaj powinniśmy się troszeczkę bardziej zblatować, przewijał się na przestrzeni chociażby ostatniego roku wielokrotnie i to tak naprawdę z bardzo różnych stron, tak? Ja powiem tak, ja osobiście nie wierzę w ten sojusz. To znaczy nie wierzę, że to się uda i nie wierzę w tego polityka, ale nie mam pretensji do tych ludzi na lewicy, którzy próbują budować ten sojusz. Zgodnie z wszystkim tym, co powiedziałem przez ostatnią godzinę. Nawet jeżeli coś mi się nie podoba, jeżeli uważam, że to nie wyjdzie i że to jest zła ścieżka, to uważam, to jednocześnie nie chcę potępiać ludzi, którzy chcą wypróbować tą ścieżkę, bo my musimy próbować różnych ścieżek i lewica musi próbować różnych ścieżek i lewica musi się pogodzić z tym, że wiele z tych ścieżek będzie prowadziło do nikąd. Dziesięć, 9 na 10 strzałów to będą strzały błędne i moim zdaniem Agrounia to jest ten błędny strzał, to jest ten 9 na 10. No ale jeżeli ktoś widzi tam jakiś potencjał, to ja nie zamierzam wykreślać tej osoby z wielkiej lewicowej rodziny, chociaż sam uważam, że to nie wyjdzie i nie mam zaufania ani do tej grupy, ani do tego polityka, ale jeżeli ktoś chce próbować, to moim zdaniem niech próbuje. A to jakby w takim razie trochę w kontekście tego, co mówisz, dużo z tego, co mówisz, to jest podkreślanie, że to jest systematyczna praca, że potrzebujemy czasu, ale jednocześnie pracujesz ze studentami, nie? I jakby z perspektywy kogoś, kto ma kontakt z ludźmi, którzy są młodzi i którzy chcą czegoś dzisiaj. W co oni mają przekierować w takim razie ten swój lewicowy zapał, który jest dzisiaj, żeby on nie był parą w gwizdek? Ci studenci? Młodzi ludzie w ogóle, słuchaj, młodzi, no mówię, duża część mojej widowni to jest, wiesz, 18-25, nie? Mam też osoby poniżej 18 roku życia, które, wiesz, w których wiadomo, że no, byliśmy obaj w tym miejscu, masz wtedy więcej emocji i więcej rzeczy chcesz natychmiast, nie? To prawda. Jak tego nie zmarnować? To prawda. Po pierwsze, ja bym zaczął od tego, żeby nie bać się właśnie tego, że część energii będzie zmarnowana. To znaczy, żeby nie stawiać sobie jakiegoś nierealistycznego celu, że wszystko, co zrobię, musi być skuteczne, wszystko musi prowadzić do jakiegoś określonego celu i nie mogę sobie pozwolić na błąd. No właśnie ten zakres wieku od 18, 19, 20 czy nawet 27, 8 lat, to jest ten wiek, gdzie można sobie pozwolić jeszcze na różne błędy czy złe wybory. Bo też z doświadczenia wiem, że jednym z największych problemów osób, które się angażują po lewej stronie sceny politycznej jest wypalenie. A to wypalenie bierze się często z tego, z oczekiwania na jedno wielkie zwycięstwo, które oczywiście nie nadchodzi, nie ma tego jednego wielkiego zwycięstwa. I to prowadzi do frustracji. Więc moim zdaniem, żeby uniknąć tego wypalenia i uniknąć tej frustracji, trzeba po pierwsze pogodzić się z tym, że czasem pewne rzeczy nie wyjdą, że trzeba eksperymentować, a po drugie cieszyć się z małych zwycięstw, z małych sukcesów, że nie oczekiwać tylko tej jednej wielkiej wygranej, bo ona nie nadejdzie w najbliższych latach i w ogóle nie wiadomo, czy historia tak działa, że nadejdzie jedna wielka wygrana, raczej działa w taki sposób. Wszystko, co się udało lewicy do tej pory osiągnąć, to raczej były
połowiczne zwycięstwa. Nigdy nie było tego jednego wielkiego zwycięstwa, tylko zawsze jakieś zwycięstwa z gorzkim posmakiem, kompromisu. Więc trzeba się z tym pogodzić. A patrząc jeszcze z drugiej strony, ja zachęcałbym po prostu do działań zbiorowych. Do tego, żeby szukać, jak jestem sam, na przykład przed internetem, czy w internecie, przed laptopem, to niewiele mogę praktycznie. Mogę swoją frustrację wyrzucić, ale jak jest nas dwoje, troje, czworo, to już coś się zaczyna dziać, już jest jakaś interakcja, już jest jakaś grupa, już jest jakaś wzajemna energia, już jest jakieś wzajemne dopingowanie się. Więc ja, jeżeli miałbym jakąś radę, to taką, żeby szukać tych grup osób. Grup osób, z którymi możemy razem działać i które dodają nam pozytywnej energii. Znowu wracając do początku naszej rozmowy, my mamy ten problem, że skupiamy się na rzeczach, które nie działają i na ludziach, których nie lubimy, a musimy się trochę skupić na rzeczach, które działają i na ludziach, których lubimy i którzy dostarczają nam pozytywnej energii. Moim zdaniem tego moglibyśmy się trochę nauczyć od prawicy. Prawica to potrafi robić. To znaczy oni, nie wiem, te wszystkie happeningi z żołnierzami wyklętymi albo zbawienie się wojsku i tak dalej, one są trochę przerażające dla nas, ale dla ludzi w to zaangażowanych to jest fun, to jest radość, to jest szczęście z bycia w jakiejś grupie osób o podobnych poglądach i robienia czegoś razem. I lewica też potrzebuje takiego fanu, to znaczy potrzebuje radości z bycia razem i zrobienia różnych rzeczy, otaczania się ludźmi, z którymi się zgadzamy i których lubimy. Bo nie, ja często mówię, że gdyby polityka była przyjęciem, to lewica byłaby tym kolesiem, który stoi pod ścianą z założonymi rękami i patrzy obrażony na wszystkich i mówi do ludzi, z czego się cieszycie, przecież wcale nie jest tak dobrze, jak się wam wydaje. Ty się osobiście zaatakowany. I znowu podkreślam, my trochę tacy jesteśmy. Tak, nie, mówimy ludziom, z czego się cieszycie? Mamy tu katastrofę klimatyczną. Warunki pracy się pogarszają, nie ma mieszkań. I to jest wszystko prawda i my to musimy powtarzać. Jest kryzys klimatyczny, jest problem z mieszkaniami i tak dalej, ale jednocześnie nie możemy być smerfem marudą, jak lewica jako środowiska nie może być smakiem marudą, bo to nie przyciąga ludzi. No to my wiemy jak z życia codziennego, że generalnie ludzie, którzy wszystko krytykują i są zawsze niezadowoleni, oni słabo przyciągają innych do siebie. Więc lewica musi też roztaczać wokół siebie jakiś, po prostu jakąś radość, jakąś pozytywność. Musi też wysyłać do ludzi sygnał, że w ogóle u nas jest fajnie. Mencen to robi. On wysyła młodym facetom sygnał, słuchajcie, u mnie jest fajnie. U mnie jest fajnie, u mnie się poczujecie dobrze, poczujecie się dowartościowani, mamy tutaj fan. Okay. Lewica też musi wysyłać taki sygnał, że słuchajcie, u nas jest fan, u nas jest fajnie, u nas się czujecie dobrze. Jak przyjdziecie do nas na przyjęcie, to będzie fajne przyjęcie. Dobrze, tego nam trochę brakuje. Dobrze, że jestem przygotowany na tą część. O, teraz jakby mogę prowadzić z odpowiednim nastawieniem dalszą część rozmowy. Dokładnie. Jakby ja rozumiem, skąd się to bierze. Ja też sam to w sobie widzę, no bo generalnie na świecie dzieją się różne złe rzeczy i my chcielibyśmy naprawić te złe rzeczy. Chcemy sobie poradzić z kryzysem klimatycznym, z kryzysem mieszkaniowym, z nierównościami społecznymi i z całym mnóstwem fatalnych procesów, które zachodzą obecnie w świecie. I to wszystko jest prawda. Ale tak jak mówię, prawdą jest również to, że żeby zachęcić ludzi, to trzeba mieć w sobie jakąś pozytywność i trzeba się ludziom kojarzyć z czymś pozytywnym i z czymś, co im poprawia humor, a nie z czymś, co ich dołuje. A jakby pomijając jakby te duże głosy, które jakby faktycznie mogą apelować, mogą tutaj bawić się w kaznodziejów i mówić o zagładzie i nieuchronności tragedii. Myślisz, że wśród tych lewicowych młodych osób jest też takie strucie? Jest też to poczucie, że właśnie muszą przede wszystkim skupiać się na negatywie? Wydaje mi się, że jest coś takiego obecnego. Połączone z tym, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy poczucie frustracji związanej z tym, że ta wielka zmiana nie nadchodzi. Ta wielka zmiana, na którą mamy nadzieję, nie nadchodzi.
Dlatego ja zawsze powtarzam, żeby cieszyć się z małych zwycięstw. Kiedy w Stanach Zjednoczonych administracja Bidena przeprowadziła przez kongres pakiet zmian klimatycznych. Ja rozumiem, bo ja sam o tym pisałem wielokrotnie, że ten pakiet inwestycji klimatycznych został bardzo mocno pocięty względem tego, jak miał wyglądać w oryginale, że to nie jest to, co miało być. To nie jest ten pakiet klimatyczny, który obiecywał sam Biden, a to, co obiecywał Biden, i tak już było niewystarczające. I ja to wszystko rozumiem. Ale z drugiej strony jest to jakiś krok do przodu i lewica musi też zadbać o to, żeby to jej przypisano część zasług za ten krok do przodu. Bo jak lewica będzie miała postawę typu, o, ten pakiet klimatyczny to jest neoliberalna polityka skompromitowanego Bidena, no to ludzie, którzy na to patrzą z boku, sobie pomyślą, okej, ale ten skompromitowany neoliberał Biden coś zrobił, a wy na lewicy to nadal tylko narzekacie. Bo takie część ludzi ma wyobrażenie, że może ci politycy mainstreamowi są skompromitowani, ale oni robią różne rzeczy. A lewica może nie jest skompromitowana, ale ona niczego nie robi. Ona tylko mówi i narzeka. Lewica, żeby z tym walczyć, musi też zacząć podpisywać się pod różnymi rzeczami, które się udały. Na przykład ten pakiet klimatyczny Bidena. Okej, to nie jest to, o co nam chodziło, ale to dzięki nam on w ogóle zrobił cokolwiek, bo gdybyśmy my tam nie pikietowali, gdybyśmy my nie wywierali presji, gdybyśmy my się nie dopominali, nie pisali, nie krzyczeli, to nawet tego by nie było. Więc to jest nasza zasługa. To jest za mało i niech Biden się wstydzi, że to jest tak mało, ale to mało to jest nasza zasługa, że w ogóle jest coś. I cieszymy się z tego, świętujemy. Za tydzień wracamy do roboty, ale dajemy sobie tydzień na świętowanie, że udało się nam coś zrobić. Bo w przeciwnym wypadku po stronie lewicy będzie frustracja, że nam się nic nie udaje, a po stronie osób, które patrzą z boku, będzie przekonanie, że lewica nic nie robi w świecie. Że wszystko, co się wydarzyło w świecie, to zrobili, nie wiem, centryści, prawicowcy, liberałowie, kapitaliści, ale niczego nie zrobiła lewica. Bo z punktu widzenia lewicy to był zawsze jakiś zgniły kompromis, pod którym oni się nie chcieli podpisać. Więc moim zdaniem musimy zacząć się podpisywać pod pewnymi małymi rzeczami, które się udają w naszym świecie, żeby inni nie przypisywali sobie zasług za te małe rzeczy. Mówisz trochę, mam wrażenie, o takich bardziej populistycznych działaniach summa summarum. O tym, że nie powinniśmy się konkretnie, kompletnie jakby wystrzegać populizmu. Przynajmniej tak rozumiem to, co mówisz. Ale też o kwestiach wizerunkowych, żeby nauczyć się cieszyć z małych zwycięstw, przypisywać sobie zasługi za te małe zwycięstwa i żeby nie oddawać tego pola walkowerem innym formacjom politycznym czy innym środowiskom. Bo wracając do tego przykładu pakietu klimatycznego Bidena, bo jak powiemy, że to jest w ogóle fatalna neoliberalna polityka, no to oddajemy to pole walkowerem. To neoliberałowie sobie teraz przypiszą zasługi za ten pakiet klimatyczny, a lewica będzie miała zasługi, nie wiem, w takie, że na Twitterze się sprzeciwiała temu pakietowi klimatycznemu. I jak ktoś na to patrzy z boku, to dla niego wybór jest prosty. Wybieram ludzi, którzy robią rzeczy, a nie ludzi, którzy krytykują te rzeczy na Twitterze. Więc moim zdaniem tak, ja się zgadzam. To jest, ten pakiet klimatyczny jest skażony neoliberalnym myśleniem, a jednocześnie uważam, że lewica powinna zrobić wszystko, żeby to ona sobie przypisała zasługi za ten pakiet klimatyczny, żeby kojarzyła się ludziom z grupą społeczną, która przepycha zmiany i która coś zmienia w świecie. Kumam. Jakby my powoli musimy się zbliżać do końca, tak jak rozmawialiśmy o czasie, natomiast spróbuję jeszcze wcisnąć troszeczkę, jeżeli ci nie przeszkadza, jeżeli nie chcesz się natychmiast zwijać. Jasne. Więc jakby tutaj tylko tak krótko chciałem dopytać, a czy myślisz, że jest jakiś konkretny kierunek tego budowania grup, gdzie najbardziej warto, żeby swoje siły przelewali? To znaczy, czy to w młodzieżówki, czy to, nie wiem, w rzeczy typu plakaciary, Extinction Rebellion, czy po prostu działajcie, a potem się martwcie, czy to przyniosło dobre skutki? No przede wszystkim sprawdzajcie, eksperymentujcie, bo to też każdy musi sprawdzić, co mu czy jej najlepiej pasuje, bo nie ma tutaj jednego modelu. Ja znam ludzi, którzy się bardzo dobrze odnajdują w działaniach partyjnych, a znam ludzi, którzy się w ogóle nie odnajdują w tych działaniach. Więc dopóki się tego nie spróbuje,
to się nie będzie wiedziało. I tak samo z ruchami klimatycznymi. Są takie osoby, które się super wpasowują w sposób działania takich ruchów klimatycznych, a są takie, dla których to nie jest to, nie jest ten sposób działania, więc tu po prostu trzeba sprawdzać. I trzeba też jakby, bo w Polsce przez długie lata, przynajmniej ja pamiętam, kiedy ja jeszcze byłem młody, przez długie lata pokutowało takie poczucie, że na przykład działalność partii politycznej to jest trochę wstyd. Że nie wypada się zapisywać do partii politycznej. Byłoby fajnie, jakby to się zmieniło, jakby młodzi ludzie się nie bali zapisać do partii politycznej, nawet jeżeli mają się potem z niej wypisać, ale żeby chociaż sprawdzić od środka, jak to działa, jakie mechanizmy tam funkcjonują, co można, czego nie można zrobić. Nawet jeżeli im to się nie spodoba, to najpewniej poznają tam kogoś, kogo uznają za wartościową osobę. Więc ja namawiam do zapisywania się, do działania w ramach partii politycznych, ale nie dlatego, że to jest najlepszy sposób działania, tylko dlatego, że wydaje mi się, że trzeba jakoś w końcu to dowartościować i przestać się wstydzić działalności partyjnej w innych krajach. My wypadamy fatalnie, jeżeli chodzi o statystyki członkostwa partyjnego na tle innych krajów. Zdaje się, że sama Partia Pracy ma więcej członków niż wszystkie polskie partie razem wzięte. Partia Pracy w Wielkiej Brytanii ma więcej członków niż wszystkie polskie partie razem wzięte. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad takim kierunkiem, to moim zdaniem powinien śmiało spróbować. Po prostu spróbować, bo to nie jest coś, co się podpisuje na całe życie. Zawsze można z tego wypisać. No dobrze, to teraz czy w takim razie w tych działaniach jakichkolwiek powinniśmy za wszelką cenę walczyć o to, żeby było kulturalnie i bezprzemocowo? Bo wiesz, z jednej strony nie można u nas krzyknąć, wypierdalać, żeby 500 tysięcy osób nie wzięło głębokiego wdechu, a z drugiej strony patrzymy na Francję i jedni ludzie mówią, baza, fajnie, nie? Z drugiej mówią, o nie, ja nie chcę, żeby mi samochód spalili, nie? Czy jesteśmy tak bardzo skażeni neoliberalizmem, że ta obawa o własną własność i o to, że ktoś nam ją zepsuje, już uniemożliwia jakiekolwiek bardziej poważniejsze protestowanie pod tym względem? Obawa o własność prywatną to jedno. Dwa, wydaje mi się, że my mamy tendencję do estetyzacji w ogóle polityki, do przywiązywania dużej uwagi do tego, czy ktoś przeklina, czy nie przeklina, albo czy się ładnie wypowiada, czy nieładnie wypowiada. Ja się zastanawiałem nad tym, pisząc niektóre z moich książek. Wydaje mi się, że tutaj problemem też może być to, jak my uczymy o historii społecznej, albo jak w ogóle nie uczymy o historii społecznej. Na przykład nie uczymy, jak to się w ogóle stało, że pewne rzeczy, które dzisiaj bierzemy za oczywistość, są częścią naszego świata. Jak to się stało, że kobiety mają prawa wyborcze? Albo jak to się stało, że mamy 8-godzinny dzień pracy? Albo jak to się stało, że są płatne urlopy? Albo że są weekendy? To jak spojrzymy na podręczniki do historii, to jest trochę opisywane na takiej zasadzie, że nie było, czary mary, nagle było. Jest pominięty cały ten etap walki o to, a gdybyśmy uczyli o tym, jak wyglądała ta walka, to byśmy zobaczyli, że ta walka nie zawsze była estetyczna. Że się wychodziło na ulicę, że się krzyczało, że się miało różne nieładne hasła, że czasem, nie wiem, ktoś rzucał kamieniami. Nie wiem, no, polecam poczytać, co robiły amerykańskie sufrażystki, jak na przykład wysyłały pocztą do niektórych polityków i ostrzegam, że to nie były miłe rzeczy, to co wysyłały pocztą do tych polityków, albo na przykład paliły kukłę prezydenta przed Białym Domem. No ale właśnie tam mi się gdzieś nawet sam, jak taki po prostu ordynarny firebombing gdzieś przewinął, wydaje mi się, w tej historii działań sufrażystek, więc tak? Tak, one nie były grzeczne, stosując takie kategorie. Gdybyśmy uczyli o takich rzeczach, to byśmy pewnie byli mniej przerażeni jakimiś działaniami, które nie wpisują się w konwenans społeczny. Bo ja tu znowu jestem w tej sprawie wszystko istą. Znaczy, jak się zastanawiamy nad tym, jak to się dzieje, że się zmienia społeczeństwo, to moim zdaniem dzieje się to tak, że różne rzeczy naraz się dzieje. To znaczy, są tacy, którzy wychodzą na ulicę i są niegrzeczni, a są tacy, którzy działają za kulisami, są tacy, którzy działają w mediach. To znaczy, nie ma jakby jednego czynnika, który powoduje zmianę. To nie jest tak, że
można wybrać, że albo na ulicy, albo w mediach, albo za kulisami. Te wszystkie rzeczy muszą się tak naprawdę dziać naraz, żeby do jakiejś Stop bzdurą zmiany poszło. było chyba niezłym przykładem tego, nie? Tak, w historii możemy znaleźć całe mnóstwo przykładów. Nie wiem, walka o prawa Afroamerykanów. Tam też był taki podział ról, że Nie, no tak, jedni no tak. Chodziło po brutalnie. prostu konkretnie o Polskę, nie? Że jakby pojawił się taki przejaw nieśmiały na chwilę u nas. Przepraszam, że ci przerwałem. Jakby nie chciałem ci tego. Nie ma problemu. A u nas nadal pokutuje na przykład w kwestii klimatycznej. Takie wyobrażenie, że musimy wybrać jedną drogę. Na przykład jest część osób, która argumentuje, że do kwestii klimatycznych trzeba przekonywać na spokojnie, żeby nie zrażać takim otwartym, kulturalnym językiem, jak Jakub Wiech, i że to jest idealny sposób przekonywania do kwestii klimatycznych, a nie na przykład jakieś bardziej brutalne działania. Ale moim zdaniem to jest fałszywa alternatywa. Trzeba robić te dwie, trzy, cztery, pięć rzeczy jednocześnie. Bo tak działa, bo rzeczywistość jest skomplikowana, ona się nie zmienia dlatego, że my naciśniemy jeden odpowiedni przycisk. To może być jakieś złudzenie, które nam wpajają, nie wiem, gry komputerowe, filmy, książki, że podejmiemy jedną właściwą decyzję i tak zmienimy rzeczywistość. Naciśniemy jeden właściwy guzik i rzeczywistość się zmieni. Prawda jest taka, że trzeba robić 10 rzeczy naraz, także wzajemnie sprzecznych i że musi tu być jakiś podział ról. Dlatego niech każdy wykonuje taką rolę, w jakiej czuje się najlepiej. Jeżeli ktoś czuje się najlepiej w kulturalnych dyskusjach, to niech prowadzi kulturalne dyskusje, ale jeżeli ktoś najlepiej czuje się na ulicy, to niech działa na ulicy i nie przyjmuje się tym, że ktoś uzna taką osobę za niekulturalną, bo ostatecznie potrzebujemy i jednych, i drugich. I trzecich, i czwartych, i piątych. No, to jakby w ramach takiego ostatniego pytania zadałem ci ekstremalnie łatwe pytanie. Czy boisz się w dniu dzisiejszym faszyzmu? Czy boję się w dniu dzisiejszym faszyzmu? Czy to, znaczy, chodzi mi oczywiście przede wszystkim o Polskę, nie? Jakby o tę narrację, natomiast szerzej jak najbardziej też jestem ciekaw. Boję się wzrostu popularności partii skrajnie prawicowych, takich jak Konfederacja. Bo uważam, że okoliczności mogą się złożyć w taki sposób, że niestety będą pompowały tego typu partie. Przez okoliczności mam na przykład na myśli kryzys klimatyczny. Bo niestety w takim fajnym, filmowym świecie to by było tak, że mówią nam ruchy prawicowe, że nie ma kryzysu klimatycznego. Kryzys klimatyczny się zjawia, ludzie dochodzą do wniosku, kurde, okłamywali nas przez te lata, odwracamy się od nich. Trochę jak w tym filmie o tej komecie, która leciała w stronę Ziemi, nie patrz w górę. Tam był taki moment, że kiedy ludzie się zorientowali, że ta kometa naprawdę istnieje i stwierdzili, że politycy ich okłamywali. Ci politycy, którzy twierdzili, że nie ma komety albo że kometa im nie zagraża. Ja się obawiam, że w prawdziwej polityce nie będzie tego momentu. Znaczy, że ludzie nie powiedzą, o kurde, prawica nas okłamywała w kwestii kryzysu klimatycznego, więc przerzucamy nasze głosy na lewicę. Niestety pewnie będzie tak, że ta sama prawica, która twierdziła, że nie ma kryzysu klimatycznego, kiedy ten kryzys klimatyczny tylko się zjawi, to nagle ta prawica zmieni narrację i zacznie mówić, no przykro nam, ale sytuacja jest tak trudna, że musimy zadbać o siebie. To znaczy żadnych migrantów klimatycznych, żadnego oglądania się na innych, żadnej pomocy słabszym. Wszystkiemu są winni geje i lesbijki i teraz musimy ich z tego wszystkiego rozliczyć i ratować siebie, białych Polaków. I ja tu mówię trochę w wersji parodystycznej, ale obawiam się, że taka nacjonalistyczna narracja, ona może zyskiwać na popularności. Szczególnie jeżeli będziemy mieli napływ migrantów klimatycznych, a będziemy mieli napływ migrantów klimatycznych z Afryki i z Azji. I nagle widzieliśmy, co się działo, kiedy mieliśmy migrację z Syrii w związku z konfliktem zbrojnym, więc możemy sobie wyobrazić, co będzie, kiedy tych uchodźców będzie znacznie więcej. I prawica po prostu będzie straszyła ludzi. Na zasadzie nie da się uratować wszystkiego. Lewica wam wmawia, że wszyscy się mogą uratować, a my wam mówimy, że tylko wy się możecie uratować. Zamykamy granice, wprowadzamy państwo na wpół policyjne albo po prostu państwo policyjne i bronimy resztek tego, co mamy. I ja się na serio obawiam tego scenariusza.
że jak zacznie się robić źle w kwestii klimatu czy ogólnie środowiska, to nie będzie tak, że ludzie powiedzą, że prawica ich okłamywała. Po prostu ludzie będą uciekali w stronę prawicy, bo ona będzie im wytwarzała iluzję bezpieczeństwa. Ja nie wiem, jakie ma być na to lekarstwo. To znaczy, lekarstwem byłoby stworzenie tego poczucia bezpieczeństwa w inny sposób. Przez rozbudowę polityki zdrowotnej, przez rozbudowę transportu publicznego, przez zmniejszanie nierówności społecznych i tak dalej. Tylko że kto wprowadzi te. Ja na razie nie ma takiej konfiguracji politycznej w Polsce, żeby wprowadzić takie reformy. Więc my wylądujemy pewnie w nierównym kraju z rozwalonymi usługami publicznymi w samym środku kryzysu klimatycznego, gdzie na granicach będą czekały setki tysięcy migrantów. I wtedy wyjdzie Bosak, Mentzen i będą zacierali ręce, że to są warunki idealne dla tego, żeby oni zdobywali sobie popularność, albo nie wiem, Ziobro, czy ktokolwiek inny. I to jest jeden z możliwych scenariuszy, którego się obawiam. No i tak, i obawiam się go tak na serio, nie jako z czegoś science fiction, tylko jako czegoś, co się może zrealizować w ciągu najbliższych 10 lat. Ale widzę, że trochę unikasz tego terminu faszyzm mimo wszystko. Trochę było to, trochę to była część mojego pytania właśnie, bo na przykład ostatnio oglądałem rozmowę z Jane McAlevey, związkowczynią z USA, która stara się też promować związkowość jakby poza granicami tego. I mnie uderzyło bardzo, że na przykład w rozmowie z nią ona szereg razy powiedziała o tym faszyzmie, nie? Ty widzę, że jesteś dużo bardziej ostrożniejszy. Trochę się boję zużycia tego pojęcia, to raz. Dwa, się zastanawiam, czy faszyzm, on jest pojęciem efektownym, dlatego że się kojarzy z bardzo złymi rzeczami, ale być może te bardzo złe rzeczy były też mocno powiązane z pewnym kontekstem historycznym i być może to pojęcie nie do końca adekwatnie opisuje nasz kontekst historyczny i te zagrożenia, które płyną z naszej obecnej prawicy. Może tak, nie wiem, ale nie wydaje mi się to słowo konieczne do opisu tego typu zjawisk, bo ono już utraciło swoją moc mobilizowania ludzi. No niestety spowszechniało. I to nie jest tak, że jak nazwiemy coś faszyzmem, to nagle ludzie się przebudzą i zmobilizują się, żeby przeciwko temu protestować. Przynajmniej ja nie mam takiej nadziei, dlatego trochę go nie używam. Ale no, nazwa jest mniej ważna. No, ważne jest to, że ten scenariusz jest dosyć ponury. I tutaj potrzebny byłby jakiś tak naprawdę sojusz liberalno-lewicowy, żeby to powstrzymać, tylko w Polsce, gdzie w niektórych częściach świata może ten sojusz jest możliwy. W Polsce moim zdaniem będzie o niego trudno. Bo na przykład liberałowie musieliby zrozumieć, że pewne elementy państwa socjalnego są konieczne, żeby powstrzymać pochód prawicy, a moim zdaniem duża część liberalnych środowisk nadal łudzi się, że to wszystko może być mniej więcej tak, jak było przez ostatnie 30 lat, że może tam, nie wiem, ten kredyt 0% na mieszkanie, ale generalnie wszystko zostaje po staremu. Moim zdaniem to jest wielkie złudzenie, ale zostało niewiele czasu, żeby się z tego złudzenia wyleczyć. Piękny, piękny, optymistyczny akcent na koniec. Wbrew temu, co mówiłem przez ponad połowę naszej rozmowy, że lewica nie może być tym ponurakiem, który stoi przy ścianie. Nie, ja myślę, że to wyzwoli dużo pozytywów. To mocno w nas tkwi. Nie, ja myślę, że to wyzwoli dużo pozytywów. Natomiast jakby też nie biczowałbym cię za bycie jakimś strasznie negatywnym w całej tej rozmowie. No dobrze. To w takim razie na koniec jakby chyba mam dla ciebie najważniejsze pytanie pod tytułem gdzie cię czytać, gdzie cię obserwować i czy w tym momencie największym hotness, na jakie powinniśmy zwracać uwagę z twojej strony, to jest ta Lewica dla opornych? To jest najnowsza książka, więc oczywiście jeżeli ktoś się nią zainteresuje, to będę się bardzo cieszył. Jeżeli ktoś się zainteresuje starszymi książkami, to też się będę bardzo cieszył. Jeżeli ktoś zajrzy na mojego Facebooka albo Twittera, to również się będę cieszył. A jeżeli ktoś będzie czytał moją publicystykę, to będę tak samo zadowolony jak ze wszystkich innych działań. Na przykład na stronie Krytyki Politycznej albo Okopresu.
To wychodzisz na bardzo, bardzo wdzięcznego, entuzjastycznego autora. Po prostu wybierzcie sobie coś ode mnie i czytajcie, tak? No, w zgodzie z tym, o czym mówiłem, my potrzebujemy na lewicy trochę więcej radości. Mhm. Gniewu. Napisałem też książkę o tytule Gniew i uważam, że gniew może być pozytywną, konstruktywną emocją społeczną, ale tylko jeżeli jest połączony z jakimś pozytywną wizją przyszłości i nadzieją, że ten gniew prowadzi do zmiany na lepsze, a nie tylko do narzekania. No dobra, no to w ramach utrzymywania, to w ramach utrzymywania już pozytywu na koniec. Jeden z pierwszych komentarzy na czacie był taki, że masz fajną brodę, więc jakby teraz go przekazuję, bo wydaje się to najlepszym momentem. I jednocześnie dziękuję ci za twój czas. Dziękuję ci za to, że mogłeś wpaść i chciałeś pogadać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda znowu to powtórzyć. Ja również. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. No, to miłego dnia. Nawzajem. Dwie nieskończoności u Caroline Dekrowa, pojedyncze nieskończoności Flawiusa Lejwuzetka i Janek oraz kto będą tak z kasztani, udawcy pizzy, Dan Połowski, Rana Fek, Krzysztof Kraniński, Ewa Sadowska oraz Szefo, osoby dające kawę z ciastki, Michał Piotrowski, Hypatia, Grub Mefisto, Samryn, Bartomiej, Behanort, Krysku, Marok W, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski oraz Smoky Dora, dawczynie kawy, Kropster, Adam, Borsuk Cukrowy, John Sorosza, Zuj Robin, Barnaba, Jaszu 2, Heinrich, Michał Szadziewski, Miku39X, Maciej, ICA Karen, Tifoli, Lesz oraz XLS i osoby dające herbatę. Arkadiusz Gumiński, Marcin Chmiel, Poczek, Debosla, Kardar, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Patymester 3000, Daniel Dejmun, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dzieliński, Izabela N, Sylwester Uba, Adrian Gami, Wlubrych, Misiek, Kubkub, Klusek oraz Daru. Jesteście super. Ty jesteś super i ty jesteś super i ty jesteś super i ty jesteś super. Jesteście super. Zobaczmy się. Znowu. Czy coś.